Jeżeli dziecko z radością idzie na trening, jeżeli dziecko jest uśmiechnięte i wraca z treningu uśmiechnięte, zadowolone, mimo że zmęczone, to znaczy, że to jest to. Jeżeli dziecko nie chce iść na trening, to ono podświadomie czuje, że to nie jest to. Mhm. Tak. Dziecku trzeba pokazywać, otworzyć mnóstwo drzwi, pokazać różne dyscypliny, a dziecko sobie coś znajdzie dla siebie. Witam wszystkich naszych słuchaczy Run for Rest Podcast. Chciałbym przedstawić, nie trzeba przedstawiać naszego gościa, bo nasz gość jest znany, a na pewno znany wszystkim słuchaczom Run for Rest Podcast i radia Weszło FM. Mam informację, że wielu z was nie tylko jednokrotnie wysłuchało podcast, który nagrywaliśmy, chyba najpopularniejszego fizjologa w Polsce, a na pewno wśród naszych słuchaczy, który gościł w naszym studio, który dzielił się wiedzą dotyczącą sportu i zdrowotności osób dorosłych. Czy sport może przynosić tylko korzyści, a może nam czasami zaszkodzić? Dziś natomiast z Ryszardem będziemy rozmawiali o aktywności sportowej dzieci w szkole i w czasie wolnym, o najnowszych trendach i zaleceniach. Myślę, że nikt inny lepiej w tym temacie nie wypowie się jak właśnie Ryszard Szul, który, ja tylko powiem, przypomnę, był fizjologiem, trenerem przygotowania fizycznego takich zespołów jak Legia Warszawa, Wisła Kraków, kiedy te drużyny zdobywały tytuły Mistrzów Polski, ale również Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich oraz plejady najznakomitszych polskich sportowców. Dzień dobry, Ryszard. Dzień dobry. Jeszcze triatlonistów, kolarzy, piłkarzy i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, Ryszard Szul, prawie... Tenisistów również, bo też, z Isią też. Radwańską też miałeś, prawda? Czego? Nie. Tylko z jej ojcem. Jej ojciec był moim studentem. Ryszard Szul, słuchajcie, prawie celebryta i przyznać się, komu puls się podniósł, a komu spadł. Zaraz na te wszystkie pytania odpowie profesor Ryszard Szul. Ale ja wam opowiem o czymś innym. Ja wam powiem, jak do tego doszło, że zacząłem myśleć o, jak sprawdzać dzieci, co dzieci robią. Mianowicie, jak wiecie, zapewne moim serdecznym kolegą i mentorem jest profesor Jerzy Żołądź. A kiedyś byłem studentem twoim, tak? Tak. Jak ja prowadziłem, on był na drugim roku trenerskim, a ja wtedy byłem pierwszy rok asystentem w zakładzie pływania. To jest, przepraszam, że ci przerwę, ale ja uwielbiam tą twoją opowieść, jak ty opowiadasz, że profesor Żołądź, no, najwybitniejsza postać, jeżeli chodzi o fizjologię chyba w Polsce w tej chwili, był twoim studentem, a dzisiaj to ty jeździsz do profesora uczyć się od niego. Ja uczę się od niego, rozmawiamy tak średnio raz, dwa razy w tygodniu. Radzę się go odnośnie różnych przypadków, a zawsze na koniec mówi tak: Ryszard, a powiedz mi, co tam u Zuzi słychać? Zuzia to moja córka, młodsza. Ja mówię, no uczy się, nie, powiedz mi, jaką ma aktywność. Powiedz mi, ile ona przebiegnie natętnie 150 przez 6 minut. Ja mówię, no nie mam pojęcia. A mówi, a ile ona w dal z miejsca skoczy? Ja mówię, też nie wiem. A robiłeś jakiś test wydolności? Test Margarii? Ja mówię, no nie, Ryszard, to ty się zajmujesz jakimiś ludźmi obcymi, a nie zajmujesz się własnym dzieckiem? No i ja w tym momencie, oczywiście cały czas, z racji tej, że mam Polara, cały czas jej monitorowałem, jej tętno w różnych aktywnościach, na nartach, żeby mieć ślad na mapie i tak dalej. Ale podszedłem do tego już teraz na tyle poważnie, że zmierzyłem właśnie te natętnie 150, założyłem jej. Problem był taki, że wcześniej te nadajniki polarowskie były takie, że dzieci mają te klateczki małe i to odstawało, nie łapało tętna, zaburzało. Teraz Polar ma takie albo miękkie, albo ma na rękę te małe opaski OH1 i to dziecko nawet nie wie, że coś się z tym dzieje. Ja biegłem obok niej na telefonie, sprawdzałem tętno i mierzyłem. Przebiegła 600 metrów. Mówię do profesora: 600. No, słabo. W dal tam skoczyła, to już było nieźle. Nie 150 pamiętam. Puls, przepraszam, Ryszard. 150 tętno. Czekałeś, żeby do którego momencie przekroczy, tak? Przekroczy i zwalniał. Ja biegłem obok niej. Truchtała, marsz, trucht, marsz, bo to tętno bardzo, dzieciom bardzo gwałtownie tętno rośnie. Sprawdziłem to wszystko, no ale potem sprawdziłem zalecenia. Byłem poproszony przez kolegę
znajomego, żeby zrobić wykład dla nauczycieli szkół warszawskich odnośnie nowych technologii. I sprawdzałem aktywność, przy okazji aktywność mojego dziecka i jej koleżanek z klasy w trakcie lekcji WF-u i w trakcie innych aktywności. I sprawdziłem, oczywiście wcześniej jeszcze sprawdzałem, jakie są zalecenia, więc WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, zaleca 60 minut dziennie umiarkowanej aktywności. W Kanadzie zalecają 60 minut dziennie umiarkowanej aktywności lub intensywnej, 40 minut. W Wielkiej Brytanii 60 minut codziennie umiarkowanej bądź 30 minut wysokiej intensywności. I teraz ja sobie zadałem pytanie, co to według nich jest umiarkowana, co to wysoka? No umiarkowana to jest 150-160. Wynika to z tego, że dzieci mają tętno bardzo wysokie w stosunku do dorosłych 205-210, czyli 150-160. I teraz, czy moje dziecko ma taką aktywność? No bo jako rodzic dobro mojego dziecka jest najważniejsze. W związku z tym zakładałem nadajniki na nartach. Bardzo wysoka intensywność. Może emocje, może obciążenie, wysoka intensywność. Pływanie. Słabo, niestety słabo. Pozycja horyzontalna może. Nie, za słabo pływa. Aha. Za słabo pływa. Wstyd powiedzieć, że ona pływa dobrze, ale ma kartę pływacką, ale pływa za słabo, żeby doprowadzić się do takiego tętna. No to sprawdzam dalej. Little Gym to była gimnastyka. Tu było bardzo dobrze. Łyżwy. Słabo. I co ciekawe, poszliśmy na hulajnogę, jazda na pączki. Na pączki. A ona nie może jechać. Myślę, co się dzieje? Tak, ona mi staje, nie chce. Założyłem nadajnik na drugi raz, patrzę, a tamten, no 200. Mhm. Hulajnoga. Ciekawe, czy inne dzieci też tak reagują. Nie wiem, trzeba by sprawdzić. I potem myślę sobie, no dobrze, to już wiem mniej więcej, co jest dla niej dobre, co jest złe, gdzie uzyska tą intensywność. No dobra, a co w szkole? No to poszedłem do pani od WF-u. Pani od WF-u, lekka atletka. W związku z tym jakoś łatwiej nam się rozmawiało, jako że ja jestem trenerem lekkiej atletyki również, albo przede wszystkim. I powiedziałem, czy nie będzie pani przeszkadzać, jeżeli dziewczynki będą miały takie opaski tutaj na ręce. Nauczyłem je, one to wczytywały i coś okazało, że pani super prowadzi lekcje. Przepraszam, bo będą pytania, te opaski to jest OH1, tak? To jest OH1, tak. Tam jest 200 godzin pamięci, to się zakłada, włącza tylko i to rejestruje. Potem po przyjściu do domu wsadzasz do komputera i widzisz, co dziecko robiło. I teraz jaka ciekawostka. No i tam były, oczywiście opisywałem różnego rodzaju lekcje. Tam była lekcja unihokeja, lekcja nie baseball, tylko palanta, coś takiego. Jakieś biegi, no super, super aktywność. I słuchajcie, przed tą konferencją myślę, zobaczę, co na ten temat pisze polska literatura. No i zaglądnąłem, znalazłem jakąś panią, uznaną panią profesor. Pani profesor pisze tak, że dzieci powinny mieć aktywność na poziomie 120-140 uderzeń. Ta pani nigdy nie mierzyła tętna. Ta pani nigdy nie sprawdzała, wzięła to z rękawa. Dlaczego? Dlatego, że jak te dziewczynki siedziały i emocjonowały się rozgrywkami, siedziały na lekcji, to miały tętno 120. Siedząc. No więc jakie? Czyli... Ale 120 tętno u dziecka to jest powyżej 60%. Oczywiście, to jest i dzieci bardzo, bardzo gwałtownie wchodzą na takie wyniki. I teraz to, aha, jeszcze balet, lekcja indywidualna, gdzie jest przepona, gdzie trzymasz to wszystko, to powoduje, że również jest bardzo wysokie tętno. No i teraz jest pytanie, na pewno ktoś zada pytanie, no czy to dobrze, czy źle, że jest wysokie tętno? A właśnie. I teraz chcę wam powiedzieć taką sytuację. Mianowicie, kiedy byłem jeszcze nie w waszym wieku, ale trochę starszy, jeździłem na rowerze górskim i miałem drużynę. Znalazłem sponsorów, miałem drużynę młodych chłopaków, takich 15-16-letnich. Były tam dwie dziewczyny. Na nich uczyłem się również fizjologii, dlatego że dostałem narzędzie,
typu tętno do pomiaru online, natomiast literatura nic na ten temat nie mówiła. Literatura o tętnie to tak mówiła, że tutaj palce na szyi i nic więcej. No więc robiłem testy tym wszystkim moim chłopakom. Jeździli według moich zaleceń. Wszystko rejestrowałem. Sprawdzałem potem za 2 miesiące kolejnymi testami, jak określone bodźce treningowe wpływają na ich formę. Jakie są wyniki na zawodach i tak dalej. I miałem takiego, oczywiście robiłem cały czas badania lekarskie, dlatego że to jest podstawa. Miałem zaprzyjaźnionego lekarza, kolegę, takiego Maćka. I Maciek bada tych moich zawodników, sprawdza taką Aśkę, czuje arytmię, mówi do niej. Mówi, zrób badania, poziom elektrolitów, poziom morfologii. Okazało się, że miała niski potas i niski magnez. 2 dni zrobiła, uzupełniła, jest ok. Ale był też Rafał. I wyobraźcie sobie, Rafał miał, nagle się okazało, że Maciek sprawdził jakieś tam zaburzenia, zrobił dokładne badania, okazuje się, że kardiomiopatia, czyli przerost komory do środka, nie na zewnątrz, tylko do środka, zmniejsza się pojemność wyrzutowa i ten chłopak miał zakaz uprawiania sportu. Jak do tego doszło? On jako 15-latek w okresie dojrzewania, tuż po okresie dojrzewania, zaczął jeździć z mastersami. I mastersi, rura, siwy dym, mocna jazda, a ten na kole ambitnie i cały czas na bardzo wysokim tętnie. Przyjeżdżał, mówił do domu, kładł się tak zmęczony, że zasypiał od razu. Po roku takiej jazdy doprowadził się właśnie do tej kardiomiopatii, zakaz uprawiania sportu. I to jest właśnie niebezpieczeństwo uprawiania sportu takiego spontanicznego, właśnie. Szczególnie wśród dzieci. Ryszard, właśnie, to jest moje pytanie, bo ja przygotowując się do programu, trafiłem na badania opublikowane w medycznej sportowej prasie angielskiej, które mówią o tym, że dzieci, które nie uprawiają sportu w sposób zorganizowany, pozaszkolny, aktywne są tylko 7 minut krócej w ciągu doby niż dzieci, które uprawiają sport w klubach. Ten artykuł wyjaśnia między innymi, dlaczego tak się dzieje. To jest w ogóle dla mnie niesamowita ciekawostka, że sport stał się elitarny dla dzieci. Czyli albo uprawiamy go w szkole na lekcjach WF-u, albo uprawiamy go w klubie sportowym, czyli w jakimś systemie, które często stworzyło państwo. Nie wszystkich stać jest na dostarczenie dziecka, na opłacenie abonamentu za to dziecko. Do więzienia, kupienie sprzętu. Tak. Więc te dzieci trafiają na te zajęcia 3 razy w tygodniu po godzinie na przykład. Tak? Natomiast te dzieci z rodzin biedniejszych albo mniej zamożnych, może tak powiem, wychodzą na podwórka, dojeżdżają do szkoły rowerami. Co więcej, tam jest napisane, uczestniczą w pracach domowych wraz z rodzicami. Dzieci z bogatszych domów tego nie robią. Czy to ci nie przypomina tych czasów, kiedy byliśmy, ja byłem młody bardzo, no wy jeszcze nie, ale to były wtedy takie czasy. Tak, Ryszard, i teraz jest moje pytanie. Czy faktycznie system, który próbuje stworzyć państwo, zajęć sportowych, zorganizowanych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bardzo dobrze, ale czy nie rolą państwa również jest, czy powinno być stworzenie programu, żeby uaktywnić te dzieci, które nie są aktywne w ciągu doby, tak? Siedzą przed laptopem, rodzice wożą do szkoły, mają tornistry na kółkach, żeby nie dźwignąć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jesteśmy za biednym państwem. Za mało pieniędzy jest przeznaczane na edukację, a szczególnie na edukację fizyczną. To jest po pierwsze. A po drugie, tak naprawdę dziecko nie uczy się poprzez przymuszanie, tylko uczy się przez naśladowanie chociażby rodziców. Jeżeli rodzic jest aktywny fizycznie, jeżeli rodzic wolny czas spędza na rowerze, spędza na wędrówkach, spędza na spacerach, to dziecko też tak będzie robić. Jeżeli rodzic daje przykład, odżywia się zdrowo, no to nie będzie dziecku podsyłał pączków, chyba że jako motywację do jazdy na hulajnodze.
Myślę, że to jest tutaj jest pies pogrzebany. Natomiast a propos jeszcze rodziców, to ostatnio spotykam się z rodzicami, którzy przejęli rolę państwa i oni aktywizują dzieci do sportu, do aktywności ruchowej. I teraz w czym jest problem? Że rodzic wybiera trenera, rodzic wybiera drugiego trenera, rodzic wybiera sposób odżywiania, rodzic wybiera ilość treningów. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy źle? No i co się okazuje? Że przyszedł do mnie rodzic z młodym chłopcem, 13-latkiem bodajże, tak, 13-latkiem, trenującym piłkę nożną, z zapytaniem, czy on przypadkiem nie jest przemęczony. I to był mądry rodzic. Ja stwierdziłem, tak, jest trochę przemęczony. Powiedziałbym, co można by było poprawić. I zadałem mu pytanie, bo on ma szkołę, ma klub, ma tam jeszcze jakiegoś trenera, ma odżywianie, regeneracja. Kto to wszystko koordynuje? No ja, czyli rodzic. I teraz, jeżeli rodzic się na tym nie zna, nie ma wykształcenia, nie jest trenerem, tak jak ojciec Radwańskich. Jest nie dość, że tenisista, to jeszcze trener, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. On mógł wybierać, a jeśli rodzic jest totalnym amatorem, przeczyta tylko w internecie jakieś rzeczy, no to jak on może dobrze wybrać? Drugi trener, drugi ojciec, umysł ścisły, absolwent chyba Politechniki, inżynier. On musi mieć wszystko precyzyjnie zrobione. I też mi zadał pytanie, mówi, czy mój syn nie jest przypadkiem przemęczony, bo ja już mu powiedziałem, co może robić ojciec, co może robić rodzic. Obserwować, jak dziecko reaguje na trening. Czy jest zmęczony, czy nie. Ja mu powiedziałem, żeby mierzył mu tętno spoczynkowe poranne. I on mu mierzył i mówi, słuchaj, bo on ma za wysokie to tętno. Zawsze miał 50-55, a nagle ma 70. Czyli ktoś powie, 70 to jest normalne. No tak, ale miał 50. Ja mówię, no to zróbmy mu test. Zrobiłem mu test według właśnie metodyki profesora Żołądzia i co się okazało, że chłopiec biega określone prędkości, tam jest 5 stopni, ale ostatniego wysiłku odmówił. On już był po prostu zmęczony. Nie był w stanie wyjść na to swoje tętno, zakwasił się do tam 4,5 milimola chyba i koniec, a powinien się zakwasić na ostatnim stopniu do 8. Nie zrobił tego. Ja mówię, w takim razie absolutnie trzeba odpuścić. Przyprowadził trenera przygotowania fizycznego swojego. Ja wziąłem tego chłopca, zacząłem truchtać. Z nim mówię, chłopiec połamany. Mówię, słuchaj, wyprostuj się. On nie może się wyprostować. Mówię, zrobimy trochę skipów, trochę takich ćwiczeń koordynacyjnych, lekkoatletycznych. Jest problem. Tenisowo bardzo dobry, bo zdobył, nawiasem mówiąc, teraz medal na Mistrzostwach Polski do 14 lat, bodajże w deblu. Tenisowo super, natomiast ogólny rozwój słaby. I mówię, wytrzymałość tlenową, nie można tak robić, to musi być robione, on ma być sprinterem. W związku z tym on musi robić wytrzymałość tlenową tą długiego czasu, tak jak sprinter. Czyli na przykład 100 metrów bardzo luźniusieńka przebieżka, drugie 100 metrów marsz. 100 metrów przebieżka, 100 metrów marsz. 50 metrów trochę szybciej, ale potem dwa razy tyle, wolny marsz. I to zaskutkowało. To było dobre. I z takimi przykładami spotykam się co chwilę. Rodzice są koordynatorami. Rodzice są koordynatorami i często działają niestety na szkodę swojego dziecka. I tu mamy pytanie od naszego słuchacza, notabene nauczyciela WF-u. Tak. To jest cytat rodzica, który zwraca się do Marka Grodzkiego, naszego kolegi, naszego słuchacza. Panie Marku, mój syn nie musi na lekcjach pracować nad sprawnością ogólną, więc proszę nie zawracać mu głowy jakąś gimnastyką i motoryką. Skąd w ogóle pan bierze takie pojęcia? On trenuje piłkę i osobiście oczekuje, że w tym kierunku będzie pan go rozwijał. Bzdura. No właśnie. Przepraszam, że tak mówię o tym, co ten tata powiedział, ale
są pewne zasady teorii sportu. Co to jest teoria sportu? Teoria sportu to jest doświadczenie iluś pokoleń trenerów, poparte jeszcze wiedzą fizjologiczną i to wszystko zebrane, jak to się brzydko mówi, do kupy i to jest teoria sportu. I teraz, skoro ten ojciec uważa, że tak powinno być, a trener wykształcony uważa, że tak nie powinno być, no to kto może mieć rację? Ten trener wykształcony, bo on ma dostęp do tej wiedzy, do tego doświadczeń, do tych doświadczeń pokoleń trenerów. I teraz ja wam opowiem wam, co można zrobić, jak można szybko zrobić wynik z młodymi dziećmi. Ja zaraz po studiach pracowałem w lekkoatletycznej szkole sportowej. Żeby tam pracować, no to żeby nie iść do wojska, byłem reklamowany, jak to się wtedy mówiło, nie szedłem do wojska i pracowałem w szkole sportowej. Trenerem zresztą kontynuowałem, bo trenerem już zacząłem być, będąc na trzecim roku studiów, już prowadziłem grupę. To był 76 rok. Macie jasność, panowie, jacy jesteście młodzi. I słuchajcie. I... Uczyłem się pływać wtedy. Uczyłem się pływać. Ja się rodziłem. No właśnie, no. A Hubert jeszcze był głęboko w planach. Tak. Można i teraz tak, w szkole sportowej były wtedy takie eksperymenty robione, też się interesowałem, zawsze się interesowałem nauką, co się dzieje, jeździłem na konferencje, słuchałem, co trenerzy mówią, ci doświadczeni, starsi. I w piątej klasie były równoległe piony, piąta, szósta, siódma. W piątej klasie klasa sportowa miała tam bodajże 8 godzin wychowania fizycznego, klasa tamta równoległa, nic, 2 godziny i to, co tam sobie robią. Poziom sportowy, poziom sprawności tych piątych klas sportowych był dużo, dużo wyższy. Ale w ósmej klasie to wszystko się zrównywało. Dlaczego? Dlatego, że tamte dzieci rozwijały się w sposób na normalny. Podwórku. Na podwórku. To raz, a dwa, że biologicznie się rozwijały. Ta siła rosła w sposób normalny. I teraz potem te dzieci startują w zawodach. I znowu, mam kogoś utalentowanego, widzę, że to jest talent, pierwsza woda, kryształ. No ale tak, jeżeli zacznę mu stosować środki specjalne, przeznaczone dla seniora, no to on pójdzie bardzo szybko do przodu. Tylko za 2, za 3 lata go już nie będzie. Ale bardzo często trenerzy mają taką pokusę, żeby mają. Wykorzystać te środki. Więc ja to robiłem w ten sposób, że miałem jakby dwie stajnie. Jedną stajnię takich przyspieszonych biologicznie, którzy wiedziałem, że wiedziałem, że z tego może nic nie być, chociaż profesor Żołądź by mnie zaraz skarcił. Powiedział, że w przypadku dzieci nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi ekspresja genów i kiedy ten talent się rozwinie. Przypadek Roberta Lewandowskiego. Na przykład. I jakby dwie stajnie prowadziłem. Jednych prowadziłem tak, jak sobie to wyobrażałem, a drugich prowadziłem metodą środków specjalnych. Był szybki wynik, oni byli dobrzy w tych zawodach szkolnych. Ryszard, może powiedz, co to są środki specjalne, żeby nasi słuchacze zrozumieli? Już mówię. Bo dla niektórych środkiem specjalnym jest dojście do autobusu i już wtedy jest środek specjalny i jest awantura. Tak, tak. Środki specjalne to są środki specyficzne dla danej dyscypliny. I ukierunkowywane. Które są, gdzie ćwiczymy dokładnie to, jaka jest dyscyplina. Czyli jeżeli... I tylko to. Bez właśnie tych dodatków. Pływanie jest bardzo dobrym przykładem. Tak. Tak? Czyli tylko w wodzie... Tylko nic więcej. I tylko dystanse, który będzie tak. startował. Jeżeli nie piłka, piłkę wodną, nie nurkowanie, tak. nie skoki do wody, tylko... Jeżeli piłka nożna, to wtedy są to tylko piłka, tylko bez gimnastyki właśnie, bez akrobatyki, bez... Tych rzeczy, czyli które, bez tej zabawy, która powinna bez tej być. Zabawy, która powinna być. Wynik przyjdzie szybciej, ale nie maksymalnie. Tak, a teraz jeszcze powiem, co dają te środki ukierunkowane, te środki ogólne. Mianowicie każdy sport, większość sportów takich jak gry zespołowe, jak sporty walki, różne sporty, sytuacje są niepowtarzalne, nieprzewidywalne. Są momenty, gdzie organizm musi się zaadaptować do określonego wysiłku, do określonej sytuacji. I do okresu dojrzewania u dzieci powinniśmy ten układ nerwowy, układ mięśniowo-ruchowy
zrobić jak najbardziej sprawnym, jak najbardziej, jak najwięcej połączeń nerwowych, jak małą motorykę, dużą motorykę, to musi być bardzo sprawne. Po co? Że jak wejdziemy w okres dojrzewania, kiedy nasza koordynacja zaburza się, kiedy rosną kończyny, kiedy system nerwowy jeszcze nie zaadaptował się do tych długości kończyn, kiedy my nie możemy trafić do kosza, bo nagle ta ręka jest inna, musimy to przeczekać i potem ten organizm wykorzysta to, co było wcześniej zrobione i będzie się adaptował. Druga sytuacja, inna sytuacja, jeździmy na nartach, na bramkach na przykład, tam za każdym razem jest inny skręt. Jeżeli my nie mamy koordynacji wypracowanej w młodości, to będziemy ograniczeni. Jeżeli nie mamy koordynacji wypracowanej w młodości w piłce nożnej, to potem nie będziemy tak jak Robert Lewandowski wykorzystywać, czy Thierry Henry, wykorzystywać każdej sytuacji i wybronimy się z tego. Nie, my będziemy po prostu ograniczeni. Ograniczeni ruchowo. Dla słuchaczy bardzo popularnym terminem jest trening funkcjonalny. Ja zawsze porównuję trening funkcjonalny. Trening funkcjonalny polega na tym, że dostajemy bodźce, których się nie spodziewamy. Tak? Czyli zadania funkcjonalne to dostajemy bodźce, których się nie spodziewamy i nasz układ nerwowy nawet w dorosłym wieku próbuje się uczyć reagować na te bodźce. Tak. Jak już się nauczy, to już nie ma sensu stosować. Prawda? Więc to jest jakby taki trening dla dzieci również, który właśnie ich rozgimnastykuje wszechstronnie. Takim właśnie funkcjonalnym treningiem, żeby były do tego zdolny. Ryszard, wspomniałeś o dwóch grupach, które prowadziłeś. Jedna ta, która ma tam szybciutko zrobić wynik, bo ona biologicznie była rozwinięta. I z tego mnie rozliczali, z wyników. No właśnie. I teraz chciałbym właśnie wrócić do tego, bo bardzo często zapominamy w sporcie dzieci i młodzieży. Znaczy bardzo często, albo prawie zawsze jest tak, że grupy treningowe są podzielone na grupy rocznikowe, według kategorii wiekowej. Natomiast dobrze wiemy, że dziewczynka urodzona w 2008 roku nie zawsze będzie miała 11 lat. Mówię pod względem biologicznym. Oczywiście. Tak? To może być tak, że jedna już będzie kobietą, tak. A druga będzie miała wszystkie mleczaki. Tak. Powiedz mi, bo czy to jest błąd, że te dzieci są na przykład w jednej sekcji i dostają identyczne obciążenia i identyczny rodzaj treningu, czy jeżeli nawet tak się dzieje, to jaki jest sposób, żeby rozpoznać, że dziecko jest wcześniej dojrzewające, późno dojrzewające i jakie obciążenia dostosować, żeby nie popełnić gdzieś jakiegoś błędu? To jest problem od zawsze. To, co jak wyszedłem ze sportu młodzieży, dzieci i młodzieży, poszedłem do dorosłego sportu, potem do piłki i tak dalej. I spotkałem kiedyś w Spale moich dawnych kolegów, trenerów lekkiej atletyki, którzy dalej są trenerami lekkiej atletyki. I o czym rozmawiałem? No o tym, co ty teraz mówisz. O tym właśnie, o obciążeniach, o obozach, o że ktoś jest, że ten to już się goli, a startuje z moim, który jeszcze w ogóle nic się z nim nie dzieje. Problem był zawsze. Od mądrości trenera zależy, jak dobierać obciążenia dla tych dzieci. I jeszcze co takie jest najistotniejsze, z czym ja się spotykałem w młodości, trenując dzieci. Najbardziej niebezpieczny jest i najtrudniejszy dla trenera jest okres dojrzewania. Szczególnie dziewcząt i zresztą chłopców też, tych, którzy gwałtownie rosną. I zaobserwowałem, że miałem na przykład dwie dziewczynki w szóstej klasie, w siódmej, biegały 300 metrów dokładnie tak samo, tam po 48 sekund. I nagle 600 metrów też było ok. I nagle w klasie siódmej, ósmej jedna urosła, druga została. I co się dzieje? Ta, która urosła, ona nie jest w stanie truchtać. Na rozgrzewce ja zawsze miałem hasło 2-3. Czyli dwa kółeczka truchtu, trzy przebieżki po przekątnej albo po wirażu. Ona nie jest w stanie truchtać. Ja wtedy zatrzymuję ją palce 200. No więc wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, co teraz wiem. Ona urosła, serce jeszcze nie. Oczywiście. Narządy wewnętrzne rosną z opóźnieniem. I zanim jeśli mamy takie dziecko, które jest wyrośnięte, no to bo się nie chce, bo to, bo tamto, mamy różne jakieś przypuszczenia. Nie, dziecku się chce. Po prostu ono nie może. Inna sytuacja może mieć wtedy miejsce, kiedy mamy do czynienia z wybitnym sprinterem. Wybitny sprinter nie jest w stanie
truchtać szybko, nie jest w stanie biegać biegów ciągłych, absolutnie. Znam z opowieści trenerów starszych, którzy, że taki na przykład był Woronin. Woronin na wszystkich wycieczkach górskich był zawsze na końcu. On ledwo chodził. Ale to był wybitny sprinter. Wynika to z tego, że skład włókien mięśniowych ma bardzo dużo włókien szybkich. A włókna szybkie to nie są do długotrwałych wysiłków. W związku z tym on nie był w stanie wykonywać takich wysiłków. A gdybyśmy go zmusili do tego, żeby te wysiłki wykonywał, chodził po górach z resztą grupy, to zabijemy jego talent sprinterski. On już nie będzie sprinterem. Trening wytrzymałości degraduje włókna szybkie. Każdy trening wytrzymałości degraduje włókna szybkie. I to jest pewnik. To powtarzam za profesorem Żołądziem. Także on robił biopsję, on robił ciekawe doświadczenia, tak nawiasem mówiąc. A propos biopsji, ja testowałem się, odkąd pamiętam, cały czas robiłem testy, sprawdzałem, jak to wszystko, to co robię, wpływa na moją wydolność. Swoje wyniki znałem, bo na mnie był robiony doktorat z pływania. I widziałem, ile tam miałem pochłanianie, miałem 72 ml, to było dużo. Potem jako 40-latek miałem 64 i to wszystko mówimy na aparaturze. Mówimy o VO2 max. VO2 tak? max, czyli maksymalnym tyle, ile tlenu mogłem dostarczyć przy maksymalnym wysiłku. I patrzyłem, jak to spada z wiekiem i tak dalej, i tak dalej. I profesor Żołądź robił wtedy badania nad właśnie składem włókien mięśniowych, nad korelacją między wynikami właśnie z testów, z VO2 max i tak dalej, i jaki tam skład włókien mięśni. No i zrobił mi to biopsję czworogłowego, bolało nawiasem mówiąc, i potem mi mówi tak: no Ryszard, jak sądzisz, ile masz tych włókien szybkich? Ja mówię, no może 10-15%. Nie, Ryszard, śladowe ilości. A z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że ja przez ileś tam lat jeździłem na rowerach górskich. I cały czas trenowałem wytrzymałość. I potem nagle się okazuje, ja jeszcze w siatkówkę grałem kiedyś w młodości. I potem gdzieś tam na plaży ja wyskakuję do piłki, a tutaj czułko. Wyskoczyłem tyle, a piłka mi spadła na głowę. Co się okazuje? Te nogi już nie skaczą. Wytrzymałość zabiła moc. Zabiła włókna szybkie. Nie ma, skończyło się. Bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, bo mamy chyba większość jednak słuchaczy, którzy zajmują się sportami wytrzymałościowymi, którym właśnie brakuje treningu szybkościowego. Bardzo często nie lubią tego treningu szybkościowego. Uwielbiają wytrzymałościowy, zabijają szybkość, później nie wiedzą dlaczego. Bo wytrzymałościowy jest łatwiejszy. Później nie wiedzą dlaczego nie są w stanie ten swój długi dystans pobiec czy pojechać szybko. Czyli Ryszard, powiedz, co u dzieci byś, jaki charakter treningu byś polecił, żeby ta wytrzymałość jednak miała miejsce, a jak ten trening układać, żeby jednak tą szybkość cały czas pielęgnować. Pierwsza sprawa, zabawa. Gry i zabawy to jest podstawa. Na intensywności własnej, że się ścigają i tak, mają z tego fajnie. Co jest jeszcze istotne? Trzeba wybierać takie sporty, gdzie dziecko może przerwać w każdym momencie. Na przykład piłka nożna, tak, ono może w każdym momencie stanąć. Nie musi biegać. Tenis, tak, ono może stanąć. Jakieś biegania w grupie z marszem, tak, ono może stanąć. To musi być bieganie z przerwą. Bieganie z przerwą. Jeżeli zobaczymy, że ktoś jest wybitnie szybki, z czym to jeszcze będzie korelować? Z mocą. Z wyskokiem. Jeżeli zobaczymy, że ustawimy małe płoteczki, zrobimy jakieś ćwiczenia koordynacyjne i ktoś widzimy, że ma ten staw skokowy, jest sprężynka, że to oddaje. Jak biegnie, to widać, że jak przymkniesz oczy, że on się unosi, że idzie, a jak zaczyna biec, to jest coraz wyższy. No to jest to. I teraz takiego zawodnika nie goniłbym absolutnie na biegi ciągłe. Jeżeli już, to tylko drobniusieńki trucht na niskiej intensywności z ustawieniem bioderek, no i wtedy dopiero to wszystko widać. A jeżeli wytrzymałość, no to przebieżka, marsz, i wtedy
sprawdzamy tam, oczywiście te włókna będą degradowane, ale nie zabijemy szybkości. Pamiętam no 30-40 lat temu, bardziej 40 niż 30 moich trenerów, którzy sprawdzali, czy szybkość jest na właściwym poziomie, czy zawodnik nie jest przeciążony. Zawsze na koniec treningu były 4:25. To jest krótki dystans na basenie, tak. 4x25, bo to jest w granicach 12 sekund. Jestem trenerem pływania, także spoko. Ryszard, ja o tobie wiem wszystko. Wiem, że jesteś trenerem pływania. Wiem również, że z wykształcenia, natomiast z pływakami nie pracowałeś. Nie, tylko z triatlonistami. I trener sprawdzał na koniec tą szybkość tego treningu. Jak okazywało się, że pływamy, nie zbliżamy się do rekordów życiowych, no to automatycznie odpuszczał trening. Taką prostą metodą, sprawdzanie szybkości, czy nie jest u zawodnika zabijana. Odpuszczał trening. Oczywiście nie wszyscy trenerzy to robili, moi na szczęście tak robili. Chodziło o to, żeby nie zabić tej szybkości. No dobrze, ale rozmawiacie, że u dzieci, w porządku. A teraz odnieśmy się do Marcina Lewandowskiego, który raczej problemu z szybkością nie ma, a bazuje jego bazą wyjściową jest wytrzymałość. Robi po 170-180 km w tygodniu. Już tak. Rozmawiałem na ten temat z profesorem Żołądziem, bo pojawiła się dyskusja w internecie, którą rozpoczął pan Lipiec. Chociaż, że Korzeniowski postawił na sport i dlatego mu poszło, a ten nie postawił i dlatego nie jest mistrzem olimpijskim. Słuchajcie, powiem wam, jak to było. Myślę, że nikt się nie obrazi, wszyscy wiedzą. Był czas, że pracowałem z Robertem od 95 roku. Najpierw z nim, a potem z całą kadrą chodziarzy. I testowałem wszystkich zawodników. I co się okazało? Wtedy na początku tej pracy z Robertem opieraliśmy się o testy, o protokół do wykonywania testów, jakiś tam określony, według jednego profesora, u którego pisałem pracę magisterską z fizjologii. Ten protokół powodował, że Robert miał próg beztlenowy wtedy, czy tam próg niekompensowanej kwasicy metabolicznej na poziomie 3,5-3,6 milimoli na kilogram na litr. I co się okazało, że on ciągle miał cały czas problemy z techniką, problemy z... zdejmowali go. Ten mój kolega profesor mówi, słuchajcie, bo ja pytałem, co zrobić? Mówi, słuchaj, wrócił Jurek Żołądź z Holandii z doktoratem. On tam zrobił jakiś test, wymyślił sobie jakiś test. Idź do niego. Poszedłem do Jurka Żołądzia. Zaproponował ten test właśnie swój. Zrobiłem ten test. Zrobiłem Robertowi. Okazało się, że ta prędkość progowa, to tętno progowe w stosunku do tamtego protokołu jest obniżone średnio, ja przeanalizowałem te wszystkie testy, od 4 do 12 uderzeń. Czyli zamiast 183 miał 171 na przykład. I teraz tak, robiąc potem testy chodziarzom, no i Robert oczywiście natychmiast zwolnił, natychmiast zastosował się do tych wskazówek, i zaczął zdobywać medale. Czyli wykonał trening o niższej intensywności. Z niższą intensywnością trenował. Te strefy były wyznaczone niżej. Wytrzymałość z niższą intensywnością. Tak. Czy może wreszcie zaczął trenować wytrzymałość? Zaczął trenować tą wolną wytrzymałość trochę szybciej. Czyli na niskich tętnach zaczął chodzić szybciej. A wcześniej na wyższych tętnach chodził szybko. To powodowało, że na 30 kilometrze, 40, glikogen już był wyczerpany, już zaczynał się miotać i były zaburzenia techniki. I teraz zrobiłem testy całej kadrze chodziarzy i między innymi panu Lipcowi. Obniżyłem strefę intensywności. Robert zastosował, wszyscy zastosowali, a pan Lipiec powiedział, że to jest dla niego za nisko, on tego nie będzie robił, Polara wyrzucił, no i pojechali na olimpiadę. Robert zdobył na igrzyska, Robert zdobył złoto, a pana Lipca zdjęli z tras, nie ukończył. Także tak to jest ta
to postawienie na sport i nie na postawienie na sport. Tak. I teraz, gdzie jest pogrzebany pies, jeśli chodzi o maraton, o te biegi? Dlaczego świat biega 2, 4, 2, 5, to już jest taki normalny wynik, a 2,10, 2,11, jak biegają nasi, to słabo. Żeby biegać maraton, to trzeba biegać bardzo szybko, 1500 metrów, 800 metrów, stówę trzeba biegać szybko, a podstawę, czyli ten trening wytrzymałości tlenowej, tych przemian tłuszczowych, trzeba biegać szybko. To znaczy na niskich tętnach trzeba biegać szybko. Żeby biegać dobrze maraton, trzeba biegać szybko na niskich tętnach. Trzeba mieć przygotowaną tą bazę, te przemiany tłuszczowe, bo czym jest maraton? Ja kiedyś robiłem, to już mówiłem, wam robiłem na krakowskim maratonie. Stanąłem na mecie, Robert to organizował wtedy. Ale się przepraszam, szybko tak. Na niskich intensywnościach. To zawodnik wystartuje, powie tak, ok, szybko mam biegać na pulsie 170, to a jak chcę biegać szybko, to mam 185. Nie. Mówimy, Ryszard, zaraz dokończysz psie, tylko pamiętajmy, że my prowadzimy dzisiaj program o dzieciach. O dzieciach. A nie o dorosłych, tak. Więc nie chciałem oczywiście przerywać, bo to są bardzo ważne i istotne kwestie, również pewnie dla naszych słuchaczy, bo większość potraktujmy to jako dygresję. Słuchaczy tak. jest sportowa, ale a propos tego V2 Max i tych stref, o których rozmawiamy, to w aspekcie dzieci, czy ja mogę dzisiaj dowiedzieć się, że moja 11-letnia córka osiągnie lub nie osiągnie mistrzostwa sportowego, mierząc jej dzisiaj V2 Max? Nie. Dlatego, że te zmienne są... Właśnie też na ten temat dyskutowałem z profesorem. Nigdy nie wiemy. Jest coś takiego u dzieci, to się nazywa okno motoryczności, że są momenty w rozwoju dziecka, gdzie następuje ekspresja pewnych genów i wtedy trzeba zrobić pracę, która na przykład wytrzymałościową, która będzie procentować w przyszłości. Ja mówię, no dobrze, a co będzie, jak nie zrobię tego, przegapię to. Jak to trafić w ogóle? Jak to trafić, tak, obserwować. Czyli nie możemy skazać dziecko na porażkę, nie. 11-letnie czy 12-letnie, bo ma dzisiaj słabe nigdy. VO2 Max? Nigdy. Bo to nigdy. Może się odwrócić. Może nagle się może okazać, że to dziecko wybuchnie, że tak powiem. Talent sportowy wybuchnie. Ja miałem kiedyś, chodziłem po szkołach, robiłem nabór do swojej grupy. Robiłem różnego rodzaju testy, test skoczności, najprostszy przy ścianie. Jakiś tam test szybkości, patrzyłem, czy się ktoś ładnie rusza, bo to wiesz, masz doświadczenie i widzisz. I pamiętam dwie dziewczynki, bo to była ósma klasa, na podobnym poziomie. Jedna miała tam chyba z 55 cm, może 45, 50 to już dużo wyskoku dosiężnego, druga trochę mniej. Biegały tak sobie, jedna biegała bardzo ładnie. I co się okazało? Po roku ta, która wydawało się, że będzie lepsza, stała w miejscu. Ta druga szła błyskawicznie do przodu. I miarą talentu jest również reakcja na bodźce treningowe. To jest niezwykle istotne. I teraz, jeżeli my mamy grupę dzieci, no to musimy obserwować, patrzeć, współpracować z rodzicami. To powinno w ten sposób wyglądać, nie, że rodzic stoi na treningu i mówi, pan niech tego nie robi, czy to niech pan robi. Trenuj pan sobie sam tego chłopca, jeżeli pan uważa, że ja to robię źle. Ale jeżeli rodzic zgłasza, wie pan co, bo on nie może spać, albo wie pan co, on nie ma apetytu, albo wie pan co, on ma to tętno spoczynkowe jakieś takie. Czyli to, co się dzieje z dzieckiem poza treningiem, poza salą sportową, poza basenem. To jest najistotniejsze. To jest informacja dla trenera, bo trener przecież nie jest z dzieckiem na co dzień. Ryszard, ty mi powiedziałeś, bo ja wszystko pamiętam, co ty mi mówisz, bo to są bardzo mądre rzeczy. I powiedziałeś mi taką niezwykle istotną rzecz. Kiedy rodzic może ocenić, że trening jest właściwy, że to jest dobre miejsce dla dziecka i dziecko nie jest przemęczone, odpowiednio jakby te zajęcia są zorganizowane? Słuchaj, ja to widzę po własnej córce. Są różne sposoby. Myślałem na ten temat, zanim tu przyszedłem. Ale pierwsza sprawa, jeżeli dziecko z radością idzie na trening, jeżeli dziecko jest uśmiechnięte i wraca z treningu uśmiechnięte, zadowolone, mimo że zmęczone, to znaczy, że to jest to. Jeżeli dziecko nie chce iść na trening,
to ono podświadomie czuje, że to nie jest to. Mhm. Tak. Dziecku trzeba pokazywać, otworzyć mnóstwo drzwi, pokazać różne dyscypliny, a dziecko sobie coś znajdzie dla siebie. Pana redaktora, znowu poproszę Kondraciuka, żeby ten fragment dał na czołówkę, na zajawkę, bo myślę, że rodzice powinni zapamiętać, że najistotniejsze jest to, żeby dziecko z zajęć sportowych wracało uśmiechnięte, zadowolone, zmęczone, nawet często bardzo zmęczone. Tak. Ale gdy zapytamy się dziecka, to może nie pójdziesz jutro na trening, to sobie odpoczniesz, to powinniśmy usłyszeć od dziecka, nie, do jutra wypocznę, ja już chciałbym... Chociaż spotkałem się również z taką sytuacją, że dziecko przed wyjściem na trening płakało. Na treningu płakało, ale chciało cały czas na ten trening chodzić. I to wynikało może ze stresu, do końca nie wiem. Musiałbym z profesorem Blecharzem porozmawiać. Profesor Blechacz to jest psycholog. No właśnie, jak to... Czyli panowie, jak rozstawiamy małe, niziutkie płotki na 20 metrach i dzieciaczki sobie biegają, a rodzic mówi, nie no, ale to jest jakiś absurd, to zapisałem dziecko na bieganie, a nie na jakieś skoczki. Nie. To generalnie... Nie, musi być wszystko. Słuchajcie, trener wie najlepiej. Z tego, co dzisiaj się dowiedzieliśmy, trener wie najlepiej, co powinno i starty być na krótkich dystansach, co powinno być na treningu dla dzieci i sprawność ogólna, gimnastyka jest bardzo istotna. Najważniejsza. Ryszard. Bo ja słyszałem ostatnio, przepraszam, że wam powiem, rodzic podchodzi do mnie na Agrykoli i mówi, że jakby bardzo by chciał w okresie zimowym nad wytrzymałością dziecka popracować i że okres półmaratonów się zaczyna w miesiącu lutym. Zmierzałem do tego. I się załamałem. Jakiś czas temu na Facebooku pokazała się informacja. Ten post był szeroko komentowany, ludzie piali z zachwytu, ponieważ 12-letnia dziewczynka nie to, że ukończyła półmaraton. Teresina. Tak. Czyli sprawa jest znana. Tak, ja znam, ona startuje z moją Zuzią na City Trailu i ogrywają na dystansie półmaraton, ale ukończyła to z całkiem dobrym rytmem. Rysiu, 2006 rocznik, dziewczynka z Teresina. Wyobraź sobie, że półmaraton przebiegła w godzinę... W okolicach godziny 30, po 4:15 i boskie. Ekscytowali się organizatorzy tym, że nie byłoby w tym nic dziwnego, że drugie miejsce Polka, ale proszę zobaczyć. Ja troszeczkę znam się na sporcie, nie za bardzo, ale no, przez te lata gdzieś tam parę informacji otrzymałem. Ja jako organizator chyba zakazałbym, tak jak zakazuję startu dzieciom poniżej 14 roku życia w open water. Wiadomo, że pływanie to jest zupełnie inna dyscyplina, w odciążeniu i tak dalej. To nie wyobrażam sobie, zgłosić mojej córki do półtorej godziny wysiłku biegowego na asfalcie. Ryszard, ty jako fizjolog, czy w jaki sposób się możesz wypowiedzieć? Czy to jest pełna dowolność, czy jednak trzeba uważać z takimi wysiłkami, czy to powinno być zakazane wręcz? Nie, myślę, że to w jakiś oficjalny sposób powinno być zakazane, ale z drugiej strony, jak ci rodzic przyjdzie, ja chcę, biorę odpowiedzialność, tylko że nie wiem, czy rodzic może wziąć odpowiedzialność za zdrowie za nieświadomego dziecka, bo to dziecko nie wie o tym, że to jest dla niego szkodliwe, że nie wiadomo, co się z jego sercem bardzo dzieje. Bardzo często dla rodziców to jest dziecko zrobi wszystko. No tak, ale potem to dziecko będzie miało 20 lat, 25 lat i może się okazać, że to serce będzie tak przeciążone, będzie... Jak w przypadku Rafała. Możemy, słuchajcie, powiedzieć, to nie jest żaden problem, to jest Eliza Galińska. Jest młoda dziewczynka trenująca w Teresinie i startująca w biegach absolutnie wskazanych, którymi są również City Traile dla dzieci w swoich rocznikach na dystansie 600 metrów kilometra, 2 km w krosie. I oczywiście, jak się domyślacie, mając taką bazę, którą wykonuje z ojcem, wygrywa na dystansie 2-kilometrowym sam z przewagą 1,5 minuty, bo to naturalne, bo ona trenuje jak seniorka, no, najzwyczajniej w świecie, a może nawet mocniej. Może jest wcześniej dojrzewająca. Nie jest i może absolutnie. Trzeba już taki trening wykonać. Nie sądzę. Czyli nie popieramy. Zróbmy tak. Ja porozmawiam z profesorem. Zobaczymy, co on powie. Ciekawe, ale może mniej już ekstremalne. Już zaczyna zwalniać, żebyś tak chciał jakby mieć już informację. Ona na początku, jak ją obserwowałem, sobie 4 lata. Tak. I ona naprawdę potrafiła i 200 przebiec, i 600 przebiec, a teraz absolutnie nie poprawia. Ten rodzic stara się przekazywać z tego, co ja wiem, pocztą pantoflową, takie informacje, że
z wytrzymałości się biega i tak dalej, naczytał się jakiś głupot oczywiście seniorskiego treningu i ta dziewczynka absolutnie nie poprawia już tego 600 metrów, absolutnie nie poprawia 200. Wiadomo, że te 2 kilometry gdzieś tam będzie jeszcze przerzucała, ale jaka jest przyszłość? No, przyszłość jest taka, że maksimum swojego rozwoju osiągnie za 2 lata i koniec. Będzie po wszystkim. Z biegania przejdźmy do pływania, bo może mniej ekstremalne przypadki, ale ja jestem przeciwny tym praktykom, aczkolwiek szanuję. W polskim pływaniu jest takie przeświadczenie, że młody zawodnik, mówimy o 12-13-latkach, a może 11-latkach, powinien pływać długie dystanse. Długie dystanse to jest 400 metrów stylem dowolnym, 400 metrów stylem zmiennym. To jest część słuchaczy, która nie interesuje się pływaniem. Najcięższy wyścig, jaki może być, 1500 lub 800 metrów stylem dowolnym. Jeżeli bierzemy pod uwagę 400 dowolnym czy 400 zmiennym, to są wysiłki dla tych małych dzieci między 6 a 9 minut. Kiedy mówimy o 1500 kraulem, to jest często 19-23 minuty bardzo intensywnego wysiłku. Tak jak powiedziałem, szanuję, no bo nie chcę tutaj dyskutować z autorytetami, natomiast nie zgadzam się z takim podejściem. Znaczy nie są dla mnie to wysiłki naturalne dla dzieci. Jak ty jako fizjolog i trener pływania, co ty o tym sądzisz? Moim zdaniem pływak powinien się, to co rozmawialiśmy w innych dyscyplinach, powinien się rozwijać bardzo wszechstronnie. Powinien pływać wszystkimi stylami, powinien być sprinterem i raz na jakiś czas wystartować sobie na 400 metrów, może na 1500 metrów, ale... Jeżeli sam zgłosi dziecko ochotę wystartowania. Jeżeli będzie miało predyspozycję, bo dziecko, jeżeli ma predyspozycje wytrzymałościowe, to bardzo chętnie biega, bardzo chętnie wykonuje wysiłki wytrzymałościowe. Jeżeli nie ma takich predyspozycji, to nie robi tego. I teraz, jeżeli dziecko będzie chciało pływać 1500, ty zobaczysz na treningu, że on się fantastycznie czuje na tych dystansach, pójdź go raz na jakiś czas. Ale zapytamy jeżeli... dziecko, popłyniesz 1500, tak. Dziecko powie oczywiście, prawda? Tak, to znaczy, że... ale jeżeli go będziesz zmuszać do takich treningów długich, to zabijesz szybkość. On już na pewno nie będzie sprinterem. Chyba, że ktoś mi z trenerów pływania, który ma duże doświadczenie, ja tego nie mam jako trener, powie, no wiesz, ja tak robiłem i wychowałem mistrza świata. No to sorry, ty jesteś najlepszym trenerem, ty wiesz najlepiej. Ale to był tylko ten jeden mistrz świata. Wychowaj trzech tą metodą, to ci uwierzę. I teraz ja bym tak nie robił, swojemu dziecku bym tak nie robił. Ja bym to robił poprzez zabawę, poprzez wszystkie style. I teraz tak, znowu pytanie, ile tych, jakie to obciążenie musi być? Jeżeli damy znowu, zasada w sporcie jest taka, trenuj jak najmniej, ile to jest możliwe, najwięcej, ile to jest konieczne. Czyli, zasada minimalizowania bodźca. Tak, jak najmniej, żeby iść do przodu. I może się okazać, że te dzieci trenowane tą metodą zabawy w wodzie, wszystkich stylów, startowania na różnych dystansach, zrobią sobie tą wytrzymałość, to czucie wody, bo to jest najistotniejsze w pływaniu, a to drugie dziecko, pójdą tak samo jak to drugie dziecko, bo one się naturalnie rozwijają. Ta siła rośnie w sposób naturalny, a w sporcie siła niezależnie, jaka to jest dyscyplina, jest bardzo ważna. No to w którym momencie wchodzimy już w tą indywidualizację. Wiemy już, że to jest ten moment, żeby tą specjalizację, wejść w tak? tą specjalizację. Ja myślę po okresie dojrzewania. Bo obserwować, okres, obserwować, bo okres dojrzewania. Bo pytanie, czy my chcemy mieć chłopaka, który będzie do 14, czy dziewczynę do 14 roku mistrzem podwórka okolic i mistrzem Polski, a potem dziękuję, do widzenia. Czy chcemy mieć zawodnika, który będzie zawodnikiem 16, 17, 18-letnim, już na maksimum swoich możliwości. Oczywiście część z nich odpadnie, zostaną tylko ci najlepsi. To jest najistotniejsze. Co chcemy robić? Również trafiłem na jakieś badania dotyczące piłkarzy nożnych i ci, którzy grali w piłkę nożną w sposób nieformalny, tak. czyli na podwórku, wiele godzin codziennie, tak. do 15 roku życia i dopiero wtedy stali się piłkarzami elitarnymi, czyli trafili do grup treningowych, uzyskali dużo większe rezultaty niż ci, którzy od samego początku, od wieku grali w 7, 8, U12, 9 U13, U14, lat, U15, U16. Grali wyłącznie w zorganizowanych klubach, tak. akademiach piłkarskich. Tak. Obciążenia. Dużo obciążenia i specjalizacja. Oczywiście, wczesna specjalizacja. Piłkarz, ja obserwowałem piłkarzy tych młodych, 11-latków, 12-latków, co oni robią?
oni robią to, co ja robiłem z seniorami. Nawet nie robią tego, bo ja z seniorami robiłem płotki. Moi piłkarze, czy w Wiśle, czy w Legii, oni umieli robić płotki, oni robili marsze na płotkach, skipy na płotkach, oni robili zabawę z gryfem, z piłkami lekarskimi, oni to umieli. Natomiast byli ogólnie sprawni. Byli ogólnie sprawni. Oni robili gimnastykę w okresie, jak mieliśmy zimą gdzieś na sali zajęcia, to oni robili gimnastykę, oni robili przewroty, tam było dużo zabawy z tego przewrotu. Obserwowałem teraz, przepraszam, Real Betis San Sebastian, byliśmy z Marcelem podczas maratonu. Całe expo było przy stadionie, piłkarze trenowali, dorośli i obok normalnie 11-12-latkowie. Obserwując siebie nawzajem, motywując, co Bartek mówił, jak to jest ważne. Słuchajcie, oni normalnie robili pełny, lekkoatletyczny trening, gdzie w Polsce rodzic by to zobaczył i by powiedział, że jesteś absurd, że zapisał. Ale jak jesteśmy przy piłkarzach, Robert Lewandowski, bo to nie sposób nie wspomnieć, w szkole podstawowej lekkoatletyka, judo, na trzecim miejscu piłka nożna. Tak. W szkole średniej, jeden z najlepszych lekkoatletów w szkole, jak nie najlepszy. Tak, plus piłka nożna, dwie dyscypliny. Potrafił 400 metrów przebiec w 54 sekundy. To nie jest, słuchajcie, w kij dmuchał. I dopiero w dorosłym wieku piłka nożna. No. Więc zobaczcie, że ta wąska specjalizacja wcale nie nastąpiła u Roberta Lewandowskiego wcześniej, tylko właśnie ten wszechstronny trening ogólnorozwojowy. Jeśli mogę wam podpowiedzieć rodzicom odnośnie dzieci. Pierwsze, jak dziecko jest młode, pływanie. Pływanie jest podstawą wszystkich sportów. Dzisiaj pływanie wygrywa. Tak powiedział. Powiedziałeś, ale nie dla tenisisty. Ale to troszkę później. Troszkę później. I teraz, dlatego nie dla tenisisty, że w pływaniu jesteśmy w odciążeniu. Jeżeli mamy trenować pływanie i tenis równolegle, to mówię nie. Dlatego, że pływanie jesteś w odciążeniu. Masz inną koordynację w wodzie i potem wyjdziesz na zewnątrz. Zanim zobaczysz, co się dzieje z tobą, zanim poczujesz to wszystko, no to mija czas. Na początku, jeśli to dziecko jest do trzeciej klasy, pływanie. Potem lekkoatletyka, koordynacja, gimnastyka, gry zespołowe i teraz wybrać coś z tego, do czego dziecko ma predyspozycję. Jeżeli w wieku, w okolicach gdzieś tam 17 lat można zaczynać I wtedy robimy specjalizację mocną. Ja wiem, że teraz piłka nożna wymaga, żeby zaczynać już w wieku 5 lat. Można. No. Na przykład również można w wieku 3. Każdy chce zarobić, nie? Tak. Ryszard, a ja bym jeszcze poszedł dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zanim zaczniemy dziecko, wpuścimy na basen, zacząć od gimnastyki. Bo kiedy ma 5 lat, tak, możemy poprowadzić zajęcia gimnastyczne. Tak, dzisiaj jakbym tworzył klub, duży pływacki klub, to zacząłbym od trenera gimnastyki. Dlaczego? Bo dopiero zobaczyłem, co dała gimnastyka mojej córce, która przypadkiem na tą gimnastykę trafiła. Co dała ta gimnastyka w ogóle? Co dała? Proszę Państwa, co dała? Mój trener mojej córki od gimnastyki powiedział, gimnastyka dała jej jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiaj po 2 czy 3 latach, no trenuje 4 lata, amatorsko oczywiście tą gimnastykę, może pójść na nabory każdej z dyscyplin. Tak. I zostanie przyjęta. Tak, tak, to jest prawda. To jest prawda. Po gimnastyce. Tak. Czyli wszechstronny rozwój, bo ta gimnastyka przestanie rozwija. Pytanie mam, czy panowie uważacie, że wykorzystaliśmy temat? Ja myślę, że go nie powinniśmy zajechać. Nie zajechać tematu. Proponuję dać tę wiedzę i ten program naszym widzom i słuchaczom i poczekamy na odzew i w razie czego będziemy dzwonić, Ryszard. Będziemy się dowiadywać. Jestem do dyspozycji. Będziemy. Potwierdzam, Ryszard zawsze serdecznie odpowie na wszystkie trudne pytania. Tak, tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Super, niesamowicie dziękujemy. Takich encyklopedycznych gości, którzy potrafią bardzo dużo przekazać, bo ja nie muszę nic mówić. Super się tak słucha, naprawdę. Ale Ryszard, ty powinieneś kołczować ludzi. Ty powinieneś kołczować, powinieneś mi się bardzo podobało ta kwasica, jak mówi, ta kwasica przejeżdża tutaj mleczany. Nie, kurde, powiedz tak, żebyś miał kogoś, kto ci będzie takie, tych rodziców na przykład zbierał, albo dorosłych amatorów. I ty wychodzisz i mi opowiadasz, co mają robić, żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak, albo tak, żeby w bardziej właściwy sposób, od strony fizjologicznej, te swoje doświadczenia z zawodnikami, jak ty opowiadasz, te konkretne przykłady są najważniejsze. Nie książkowe, nie, że ktoś zrobił badania, nie. Z Robertem Korzeniowskim miałeś to, a z Lipcem inaczej to wyszło. To są super po prostu rzeczy. Ja wam pokażę.